5 minut. Tyle zostało do aktualizacji sobotniej, nowej. Inną niż Millionaire Race. Mamy linki, że to będzie na pewno Jurassic jakiś World i będzie Spungę, bo trochę Robuxów doładowałem. Zobaczymy, co to się stanie i co. I zbijamy na nowe aktualizacje. Ale ładnie pachną te kwiateczki. O, już patrzycie, przerwę wam na chwilę ten film, dlatego że chciałbym ogłosić, żebyście wbijali do naszego Discorda. Darwinki Cafe Running w opisie, są tam najszybsze informacje ogólnie ode mnie, o odcinkach nowych i o live'ach. A jeśli już o live'ach wspomniałem, to zapraszam na live'y, praktycznie są codziennie, także stąd w chłopie subika, dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem i zapraszam ciebie na poniedziałkowego live'a o 10:00, a już przechodzimy do aktualizacji. Miłego oglądania. Temperatura. Godzina 18, widzowie. Coś nieprawda. O jest, jest już SpongeBob, nasz Skalmar, nasz Patryk i nasz tłusty krab. No dobra, zobaczmy. Dobra, cześć widzowie i witam was w nowym update'cie w sobotnim Pet Simulator 99. Dostaliśmy tak. SpongeBob Exclusive Jajko, Dino Tycoon, Tycoon World, unlock swoją wyspę, zdobądź Dino Jajka, kolektuj Dino te petsy, limitowane huge pety, visit friends, nie wiem o co chodzi, event world, Tycoon upgrades, dobra, wszystko sobie teraz zobaczymy, huge tokeny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zarąbiście, idzie. Gdzie jest Nord? Jest SpongeBob, rzeczywiście, ja pierdzielę. Patrzcie, już SpongeBob, a tutaj mamy Dino Tycoon, widzowie, dobra. Zaraz my zobaczymy, o co tutaj chodzi. Free Mansion, dobra. Wchodzimy. Tylko ja może sobie zdejmę pety. Zdejmijmy sobie pety, no. I teraz mamy tak, 250 tych dolarków. To jest egg, a to po co ja zdejmowałem? Po co ja zdejmowałem? Dobra, dawaj najlepsze i co? I ciśniemy sobie, Dobra, mamy już 250, ale szybko się nabiło. Dobra, mamy jajo za 3600 i mamy te 3 petsiki. Plus 10 brickablers, walls możemy sobie wstawić. Wow, ale walls, dobra, lecimy dalej. Ja, patrzcie, co tutaj się pojawiło. Mamy tak, event rewardsy, 2% completed, invite i zaproś przyjacieli, dobra, i visit players. Dobra, zaraz sobie wszystko obczajmy, ale najpierw zbierzmy sobie 2000 do plus 10, żeby sobie niszczyć i szybko nam to, naprawdę, powinno nam to szybko polecieć, zbudujmy sobie szybko ściany, spróbujemy na tym odcinku jak najwięcej zrobić, o jest! Jak chcecie, żebym was dodał do znajomych, to wystarczy wysłać mi 1 milion gemów w mailboxie i napisać friends. To was dodam. Dlatego, że mam swój prywatny serwer. O, zobaczcie. O, pięknie. O, tak. Do sierpnia. No i ogólnie, jak chcecie się pojawić w następnym odcinku, no to zostawcie suba, bo tutaj wam pokazuję ostatnich subskrybentów. I jak chcecie się pojawić też, to możecie coś tutaj wysłać. Coś tego typu. A ja was już zapraszam do dalszego oglądania. Dobra, zbudujmy sobie teraz wszystko po kolei. Mamy tak, mamy stonesy. To będzie jakaś dróżka. No dobra, no to zbudujmy sobie jeszcze te drzewka. I dobra, i lecimy dalej. Ja cię kręcę. W ogóle mamy boosty spauzowane, także na tym trybie, także git. Mamy jakąś gold machine. Okej, czyli tutaj mamy, no, do otwierania jajec. Zobaczmy w ogóle, ile te pety biją. Tak, zobaczmy, ile te pety biją. To będzie dobre. Dobra, dwa sobie kupmy jaja i mamy dwa dino dogi. Nieźle. Ile one biją? 15, ale one są jakieś wyższe. One są jakieś wyższe i biją po 15. I one są założone ekipą. One są od razu założone, od razu z ekskluzywem. O kurde, ile będzie do budowania, ja cię kręcę, w ogóle zobaczcie, jak to ładnie dookoła wygląda, tutaj mamy jakiś wulkan i tak dalej. Dlaczego wulkan? nie wiem. Mamy tak, mamy 3 puffy, jakieś deki i co, i mamy rainbow machine, czyli w sumie na tym świecie, no to będzie bardziej budowanko takie, no to po co mamy budować, skoro idziemy zobaczyć jeszcze inne rzeczy niż tylko ten tycoon. Z tycoona to można zrobić osobny odcinek, ale zobaczmy sobie to jajko, proszę was, i ja cię kręcę, jak one wyglądają, co jest? Nie mamy żadnych nowych tych. Bundle mamy, ale to diamondowy. Co jest?
nowy bundle. I co? I kupujemy sobie to? Kupujemy sobie to? Dobra, kupmy sobie za 50 robuxów. Jeden ten Dino Pack. A, no nie mogę kupić. Dobra, no tak jak nie mogę kupić, to nie kupuję. To nie daje prestonowi żadnych pieniążków. Ale dobra, czy coś się więcej zmieniło? Wiadomo, że jest Dino. No nic nie widać, nic nie słychać. Chyba tylko Dino. Ktoś trafił już Titanic, Hatchet a Exclusive SpongeBob SquarePants in United Kingdom. Ktoś już trafił Titanica. Coś niemożliwego, naprawdę. Naprawdę, jakby serio. Dobra, to weźmy sobie, jak nie mogę kupić, to weźmy sobie jeszcze raz do tego Dino Tycoona i sobie coś pozdobywajmy. Ja wracam do was za 10 minutek i zobaczymy, co tutaj zdążę odblokować jeszcze lepszego. Zdobyłem pierwszy jakiś fossil token. Nie wiem, o co chodzi w fossil tokenach, ale zdobyłem. Zdobyłem fossil token i w ogóle... O, mam. Use to fool the Dino Tycoon Huge Chance Machine. Okej. Okej, odblokowaliśmy sobie nowe jajo. I jest tutaj... O, mamy safari tego doga. Zobaczmy, kupmy sobie jedno jajuszko i wyleciał nam Dino Axolotl. To zawsze coś, ale mogę wylecieć coś lepszego. Ej, bo coś się odwaliło, wpadłem pod mapę, pływam w wodzie i nie wiem, co się stało. Robiłem sobie tajkuna i wpadłem dosłownie pod mapę. Okej, także dosłownie 11 minut zdobyłem 43% do eventowej nagrody, 3 fossil token, dwie maszyny. Tutaj pierwszą arenę, tutaj jakieś drzewka, tutaj, no widzicie, pierwszą arenkę, korytarz, proszę, i cały tutaj jeszcze drugą arenkę. I jajeczko oczywiście, które sobie możemy z przyjemnością otworzyć. O, i wleciał nam gold, wow. Tutaj mi się udało postawić jeszcze dwie ściany. No a tutaj udało mi się postawić po prostu taką, nie wiem, zatoczkę, taką, no nie wiem, jak to się nazywa, kurde. No widzicie, no po prostu takie coś udało mi się postawić. Także w 10 minut można zrobić prawie 50%. Dobra, ja już wychodzę z tajkunu, idziemy zobaczyć, co dzieje się w reszcie rzeczy i ogłoszę malutki konkursik. Okej, ja się przeteleportowałem na świat 1 i tak jak mówiłem, jest to też na pierwszym wardzie, czyli ten tajkun jest po prostu na każdym wardzie i nie muszę tego sprawdzać, latać po innych wardach, tylko wiem, że po prostu jest to, no jest to na innych też wardach, nie tylko tutaj na tym naszym voidowym, ale jak widzicie tutaj na tym też jest, nic się więcej nie zmieniło, dodali to, możemy jeszcze zobaczyć sobie trading plażę, czy coś się zmieniło. Ale teraz zakupimy sobie ten pakiecik 50 robuxowy, jak ja mogę go zakupić, bo ja nie wiem, czy ja mogę. Próbuję kupić, ale tu się nie da, to nie da się. W takim razie to nie wiem, kiedy sobie kupimy. W ogóle najlepsze jest to, że w tajkunie mają inne wartości, te pety, niż w normalnym świecie. Widzicie, o, to ma 13.2, to ma 11, 12.6, a tam jest 55, 30, coś na stylu, nie? Z tego co widzę, na normal trading plazie nikt nie sprzedaje tych nowych jajek SpongeBobowych, a właśnie ja chciałem zobaczyć, ile one kosztują. Okej, 50 milionów i od razu się sprzedało, także 50 milionów więcej niż to. 50 milionów i one od razu się sprzedaje. Także to jest wartości huge'a, że tak to powiem. Okej, i możemy sobie kupić jak najbardziej. Ja bym chciał tutaj dokonać zakupu za 50 Robux, żebym mógł zobaczyć, co tutaj odbiorę. No i już widzę, że nic ciekawego nie będzie. Kupmy sobie ten jeszcze pakiet za 240 i sprzedajmy sobie to jajeczko. Tutaj mamy nawet 3 takie jajeczka, ale to już jest za dużo, Dobra, wystawmy sobie to jajeczko, proszę was bardzo, i wystawmy je sobie za 65 milionów. Zobaczymy, jak szybko się sprzeda i czy w ogóle się sprzeda to jajko za 65 milionów. Czy ktoś w ogóle będzie chciał te jajka? Dobra, wystawmy je za mniej, wystawmy je za 60 milionów, bo jak widać, ja widzę, że ktoś się teleportuje, no a po prostu
jajko jest dla niej zdecydowanie za drogie. Dobra, tak jak widać, nawet za 60 milionów nie upchnie się tego jajka, także, nie wiem, 55,5 miliona, zobaczmy, czy tak się uda. Dobra, jajko się sprzedało za 55,5 miliona, jak widzicie, za 240 robuxów możemy zdobyć jednego darmowego huge peta. Także, czy się opłaca kupować ten starter pack? No myślę, że nie. A czy się opłaca kupować jajko? No myślę, że nie. A czy się opłaca kupować dino pack? No myślę, że nie. Bo i tak za tutaj jak to kupię, to i tak dalej nic nie będzie. Nie, znaczy, nie powinno być. O, ale ta potka kusi mnie bardzo. Także wydajmy sobie jeszcze takie skromniutkie 100 robuxików, ale takie ostatnie. Ej! No co ty biadolisz? I złota łopatka. O, tako wlatuje za 100 robuxów, także kupiłbym też to, ale to już jest za dużo, to już jest za dużo. No miałbym za niby 400 robuxów kolejnego hiszpeta. Czy kupić to? No czy kupić to? No widzowie, no powiedzcie, co to kupić. Dobra, już za późno. Już za późno, już nic nie mówcie. Już nie mów. No nie mów nic już. Halo, dobra, ja już tego nie kupuję. Idziemy wystawić i co? I będzie bardzo dużo rzeczy do wystawienia. O tak. Wystawmy to sobie za 55. To wystawmy sobie za 58M, żebym miał na dwa huge, jeszcze kolejne. Zobaczymy, czy się sprzeda. I wystawmy sobie jeszcze te może małe prezenciki. O, to 3 miliona. Chyba, że sobie to otwieramy. Co o tym sądzicie? Otwieramy to jajo czy nie? No pewnie nie, no bo... Dobra, sprzedało się za 50 milionów, także mamy już na dwa najtańsze huge. I to jest... No totalnie się to opłacało kupić, totalne W dla mnie, chociaż wydałem 690 robuxów. Ale dlatego, że to wydałem, to macie dzisiaj ekskluzywa na losowanie, także napiszcie sobie EXT w komentarzu i słoinik, żeby zabrać udział w losowaniu. No co tu się stanęło, to nie mam dla tego pojęcia, także bierzcie sobie udział, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć!